Witam serdecznie, pokażę jak przygotować zupę ogórkową z grzankami. Do przygotowania będziemy potrzebowali 400 g ogórków kiszonych, około 150 ml kwasu z ogórków, 200 g śmietany 12 lub 18%, 2 łyżki mąki pszennej, sól, pieprz do smaku, 1 łyżkę masła do smażenia ogórków, koperek do posypania zupy na talerzu oraz 2 litry wywaru warzywnego lub mięsno-warzywnego, bagietkę lub bułkę wyborową na grzanki. Ogórki ścieram na tarce o grubych oczkach. Teraz na patelni rozgrzewam masło. Następnie dodaję ogórki i smażę około 5 minut. Do gotującego się wywaru dodaję usmażone ogórki, kwas z ogórków, doprawiam solą i pieprzem. I od momentu zagotowania zupę gotuję 10 minut. Kwas z ogórków proponuję dodawać stopniowo w zależności od tego, jak kwaśną zupę chcemy ugotować. I jeszcze wspomnę, że niektóre ogórki kiszone są dość słone i należy uważać z doprawianiem solą, aby nie przesolić zupy. W tym czasie, gdy gotuje się zupa, przygotuję śmietanę do zabielenia. W kilku łyżkach zimnej wody rozprowadzam mąkę tak, żeby nie było grudek, następnie dodaję śmietanę i dokładnie mieszam. Teraz zabielę zupę do śmietany z mąką, dodaję chochelkę zupy, mieszam i wlewam do zupy. Mieszam, sprawdzam smak, jeżeli trzeba to doprawiam i jeszcze gotuję około 5 minut. Zupa ogórkowa jest gotowa. Teraz przygotuję grzanki, bułkę kroję w kostkę. Pokrojoną bułkę wsypuję na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Blachę wstawiam do nagrzanego piekarnika do 200 stopni i piekę około 10 minut na złoty kolor. Jeżeli Państwu przepis się spodobał, to proszę o pozostawienie łapki w górę pod filmikiem, będzie mi bardzo miło. Zupa ogórkowa z grzankami jest gotowa, życzę smacznego!